This is a sort of a typical developers conference where you have a lot of bright people who are very interested in what they're doing, and so have lots of great conversations. There's good technical talks. Come to a place like this so you can see the future. You can see what's going to be happening. JDD had my talk about hidden tools in the JDK, which are really not so hidden. Dzisiaj mówiłem o tym, jak dogadywać się z obcymi formami inteligencji, czyli bardzo podstawowe wzorce, procedury, schematy na komunikację w zespole, czyli komunikację z tak zwanym biznesem albo z klientem. Od programowania funkcyjnego przez kwestie związane z wdrożeniami, z testowaniem oprogramowania. Class Index, InfiniSpan oraz trzewia JVM. Mówiłem o tym wszystkim, co w projekcie nie jest kodem, a chyba powinniśmy traktować tak samo jak kod źródłowy. Czyli trochę o dokumentacji, trochę o relacji z testerami, trochę o wdrożeniu aplikacji na produkcję. Rzeczy, o których często zapominamy, a nie powinniśmy. W tym roku zamiast ścieżki poświęconej bezpośrednio tutorialom zrobiliśmy równoległe sesje z live codingiem oraz warsztatami. Do współpracy zaprosiliśmy liderów największych i najbardziej aktywnych polskich jugów. Z Wrocławia, z Poznania. Szczecin JUG, Warszawa JUG. Oczywiście juga z Trójmiasta. Z Krakowa i z Zielonej Góry. Lubelski JUG. Łódź i Toruń. Chcąc zachęcić prelegentów z lokalnych jugów do tego, by pojawiali się na ogólnopolskiej scenie konferencyjnej, przygotowaliśmy specjalny plebiscyt, w ramach którego mogli dostać tytuł JUGMeistera. Lots of great enthusiastic developers, people who are trying to understand the latest and greatest, people who are trying to keep themselves up to date. To jest już 10. edycja JDD i w związku z 10-leciem naszej konferencji przygotowaliśmy specjalne atrakcje dla naszych uczestników, przede wszystkim imprezę urodzinową wieczorem i specjalny tort.